Polska zaczęła budować system kaucyjny. To jest świetna informacja, ale system kaucyjny jest jedynie częścią gospodarki obiegu zamkniętego. Jakie są tutaj wyzwania, jakie są problemy i czego nam jeszcze potrzeba, żeby zbudować w pełni system kaucyjny i gospodarkę obiegu zamkniętego? O tym rozmawialiśmy w dzisiejszej debacie. Jest mnóstwo interesujących wiadomości. Zapraszamy do odbioru. Wielki Handel od początku swojej działalności bardzo mocno realizuje politykę środowiskową, prośrodowiskową. Jesteśmy obecni na różnych obszarach. Przede wszystkim minimalizujemy ilość zużywanych surowców, minimalizujemy ilość odpadów, wykorzystanie odpadów w obiegu zamkniętym, edukacja konsumencka i wydłużenie cyklu życia produktów. To są dla nas priorytety, które mamy na co dzień, które realizujemy od lat i będziemy je realizować. Bardzo istotnym elementem jest system kaucyjny, do którego bardzo poważnie podchodzimy i bardzo żałujemy, że zostało nam tak mało czasu, żeby można go było wdrożyć, ponieważ jest to ogromny wysiłek i finansowy, i organizacyjny w przygotowaniu takiego systemu. Ekomodulacja jest bardzo ważnym aspektem, bo ona kształtuje strumienie finansowe, które zapewniają nam recykling. Opakowania wielomateriałowe wymagają większych zasobów finansowych, więc środki powinny być na to zdecydowanie większe, żeby zbudować efektywny system recyklingu tychże. I to jest dzisiaj realizowane i tym się zajmujemy jako Izba Gospodarcza. Z perspektywy opakowań, które reprezentuję, czyli puszek napojowych, skuteczny system kaucyjny powinien obejmować istniejącą, dobrze funkcjonującą infrastrukturę tego zbierania, tego opakowania w Polsce, ponieważ bez systemu kaucyjnego już osiągamy 80% i oczywiście najważniejsza rzecz, ilość punktów odbioru, tak żebyśmy w łatwy, szybki sposób mogli zwracać opakowania kaucjonowane. Dla branży najważniejsza jest współpraca i dla branży najważniejsza jest akceptacja nowych technologii, zwłaszcza technologii recyklingu. W tym momencie mówimy o tym, by recykling chemiczny jako uzupełniająca metoda recyklingu został zaakceptowany i miał pełnoprawne miejsce w obliczaniu poziomów recyklingu tworzyw sztucznych. Najgorętszym tematem w tym momencie jest rozporządzenie PPWR, które zastępuje dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ono nie rozszerza zakresu frakcji opakowań objętych systemem, natomiast wprowadza nowe regulacje w tym zakresie. Ale Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi projektami, które wprowadzą rozszerzoną odpowiedzialność producenta. To są tekstylia, rewizja dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Mówi się także o dyrektywie czy rozporządzeniu, które określi obowiązki przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu meble i będzie to wiązało się również z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Ogromnym zagrożeniem, które widzimy w dniu dzisiejszym, jest importowany materiał spoza Unii Europejskiej, dzięki któremu nasz materiał, który aktualnie produkujemy, jest niekonkurencyjny. I mamy też jakby duże obawy co do tego, czy on faktycznie pochodzi z recyklingu, czy nie jest to oryginalny materiał, tak zwany virgin PET, który jest sprzedawany jako recyklat.